Cześć koleżanko, jak tam sprawy sercowe? Muszę ci powiedzieć, że dziwnie to rozgrywasz. Moja historia jest taka jak wasza. Spotykam się od 9 miesięcy z żonatym mężczyzną. Kiedy go poznałam, to po raz pierwszy w życiu poczułam, co to miłość. Wcześniej miałam kogoś, ale nigdy nie czułam tego co z nim. Od samego początku wiedziałam, że ma żonę i dziecko. Ale moja miłość była silniejsza. To jest mój ideał. To mężczyzna, którego szukałam. Oczywiście obiecywał, że odejdzie od żony, ale ona nie chce się zgodzić na rozstanie. I od pewnego czasu zaczęło się psuć. Ja ciągle pytałam kiedy i kiedy, a on nie może tego skończyć tak po prostu, bo mają zbyt dużo wspólnych zobowiązań. Ciągle twierdzi, że nie chce z nią być, ale nie może powiedzieć, kiedy uda mu się to rozwiązać. Od miesiąca płaczę codziennie, nie umiem się pozbierać. A on stwierdził, że nie może mi więcej obiecywać jakiegoś terminu, okazywać miłości, bo wtedy jeszcze bardziej mnie rani. Więc przestał mnie przytulać. Mój romans z żonatym mężczyzną trwa niecałe 9 miesięcy. Wiedziałam od początku na czym stoję i jak to wszystko może się skończyć. Na początku, jak to zawsze bywa, było cudownie. Dużo czasu spędzaliśmy razem, rozumieliśmy się praktycznie bez słów. Wtedy przyrzekłam sobie, że nigdy się w nim nie zakocham, a jednak to zrobiłam. Dzisiaj ma po mnie różne myśli. Sama nie wiem co jest teraz między nami. Nie widujemy się. Ale mamy kontakt. Codziennie piszę maila. Tylko, że te maile nie są już takie jak kiedyś. Nie mówi, że kocha, że tęskni, że jestem najważniejsza. Wszyscy wkoło mówią, że mnie okłamuje, ale ja czuję, że tak nie jest. To nie jest taki człowiek. Z drugiej strony strasznie cierpię, to okropnie boli. Nie wiem co dalej. Czasami miotam się w bezsilności, bo nie wiem co tak naprawdę czuję. Z jednej strony wiem, że powinnam odejść, z drugiej wiem, że nie umiem bez niego żyć. Czuję, że każdy dzień bez niego mnie zabija, a wieczory są najgorsze. Wszystkie historie miłości, moje kochane kochanki, są takie same. I niestety dla was, zawsze kończą się strasznie. Ludzie różnie oceniają takie kobiety jak ja. Nie zdają sobie sprawy z tego, co zostało bardzo wyraźnie ujęte w pewnym artykule, że to kochanka cierpi najbardziej. Zwłaszcza jeśli kocha tak bezinteresownie jak ja. Marzeniem każdej kochanki jest być wreszcie na pierwszym miejscu. Nie kraść chwil spędzonych razem. Tylko być razem każdego dnia